Piotr Rekowski, jesteśmy na, w zasadzie już po treningu w Nastula Klub. Ty ten trening masz w jasnym jednym celu, to znaczy przygotowujesz się do swojego kolejnego występu, czwartego już, tak, zawodowego, to będzie twoja czwarta zawodowa walka w MMA w Białymstoku, jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć i o tych przygotowaniach i o tym pojedynku. Znaczy, no, przygotowania, wszystko dobrze idzie, wszystko tak. Wiem, że mój przeciwnik to jest Tujkowicz, tak, dużo też o tym nie wiem, że ma rekord 2-1, prawda, i nie jest to Polak. Jest to zagraniczny zawodnik. No ogólnie to przygotowuję się tak przekrojowo, tak? Robię dużo stójki, dużo parteru, trochę też zapasów, tak? No ale ogólnie bazuję na tej stójce, tak? Cały czas to, nie? I staram się też podszkalać się względem parteru. No właśnie, jeśli chodzi o tą stójkę, no to jest jakby tam gdzieś tam punkt wyjścia u ciebie w ogóle, bo ty w palestrze zaczynałeś w ogóle swoją przygodę ze sportami walki, tak? To, no właśnie, od Muay Thai. Tak, no tam zaczynałem, tam trenowałem chyba 4 lata. No i potem tam była też taka mała grupka MMA, trochę się to rozpadło. No i nie miałem gdzie trenować tego MMA i przyszedłem do Pawła tutaj. I tak się już od roku na razie. No właśnie, rok u Pawła na Stuli. W klubie troszkę tam zmiany zaszło. Ty cały czas jesteś tutaj. Jak w ogóle oceniasz tutaj te przygotowania? Jak oceniasz tutaj te możliwości trenowania właśnie w Nastula Club? Znaczy, no wszystko dobrze. Paweł mi dużo pomaga, tak? Pomaga mi właśnie w przygotowaniach, w treningach. Pomaga też mi też w suplementacji, tak, no ogólnie Paweł jest bardzo pomocnym człowiekiem, tak, no a ogólnie to się, znaczy no zmieniła się tylko ta grupa, tak, że więcej tych ciężkich odeszło, no nie, a teraz taka grupa jest taka zawodników średnich i półśrednich, ale no nic się nie zmieniło, wszystko jest jak na dobrej drodze wszystko. No właśnie, ty wspomniałeś o tym, że zaczynałeś i parę tych dobrych lat spędziłeś trenując gdzieś tam boks tajski, troszkę więcej stójki, ale więcej pojedynków masz, sam wspomniałeś też w MMA, to jak to się stało w ogóle, że to gdzieś tam to MMA się pojawiło tutaj w czasie tych twoich przygotowań, jak się nim zainteresowałeś? Znaczy ogólnie, to było tak w sumie to przez przypadek, bo akurat z trenerem byłem Kubą Lejwarem, tak, którego też pozdrawiam. No jakoś tam chodziłem do tej grupy i Kuba mnie namówił na jakąś Almę, pamiętam, Alma to była 9. No i wystartowałem, udało mi się tam zdobyć 3. miejsce. Wyczynę w sumie nie swojej kategorii, bo ważyłem wtedy 81 kg, a biłem się do 84 w ciuchach, prawda? No jakoś pomyślałem sobie, że jak tak wtedy dobrze idzie, to czemu nie pójść w tą stronę, no nie? I tak zostało w sumie. No właśnie, mówisz, że to... To jest bardziej taki też przykrojowy sport, prawda? Tu jest stójka, prawda? Stójka i stójka, prawda? Tu przepuszczasz jakieś kopnięcia, prawda? Ale jak ktoś wejdzie w nogi, to nie wiadomo, prawda? Trzeba być bardziej przykrojowy, uważam. Bardziej być ogólnorozwojowy, prawda? Umieć się bić w każdej płaszczyźnie. No właśnie, o tej każdej płaszczyźnie wspomniałeś. Bardziej przekrojowy sport MMA. Czyli rozumiem, że to ci bardziej odpowiada w tym momencie. Jak najbardziej to. Słuchaj, wracając do tych twoich pojedynków, no bo sam wspomniałeś, bardziej przekrojowy sport, więcej walk, MMA. Trochę jakbyś mógł o nich opowiedzieć, o tych swoich zawodowych startach, bo ty na PLMA startowałeś już chyba jeszcze, no więc właśnie, to gdzie tam wcześniej te twoje walki się odbywały, już trochę mógł o tym, to jakbyś mógł nam trochę to przypomnieć. No dobrze, no pierwszą walkę miałem, pamiętam, że w Koszalinie z Arturem Piotrowskim, no przegrałem, Artur był po prostu lepszym zawodnikiem, drugą miałem walkę z Pawłem Klimaszyńskim chyba. To było w Ostrołęce, tam udało mi się wygrać przez TKO, a trzecią biłem się z Marianem Żukowskim i tam zremisowałem z nim. No nie? I od tamtej pory zacząłem trochę więcej amatorsko się bić, rozbijać się, bo trochę brakowało mi tego. No i teraz tak już powrócić do tych walk zawodowych, już tak zająć się na zawodowo tym. No właśnie, ta walka z Marianem Żukowskim to był chyba, to była w Warszawie, tak? To była na gali w Warszawie. Battle of Warsaw. No właśnie. I to był ostatni twój taki zawodowy start, rozumiem. Mhm. Co zadecydowało o tym, że postanowiłeś jeszcze troszkę znowu się tam otrzaskać, tak powiem, w tym amatorskim, prawda? A potem MMA. Znaczy, myślę, że amatorska, żeby zdobyć tego trochę doświadczenia, tak? Wtedy miałem trochę, nie wiem, walk z 8 amatorskich, a nie oszukujmy się, doświadczenie dużo gra rolę, tak? Po prostu, myślę, że po prostu chciałem się obić bardziej, żeby mieć tego, mniej, więcej luzu, mniej tego stresu w ringu. I myślę, że na dobrze mi to wyszło, prawda? Teraz cały czas staram się nabijać jak najwięcej walk i nie chodzi o to, czy wygrywam, czy przegrywam, staram się po prostu robić swoje. Pamiętam tą walkę z Battle of Warsaw. Pamiętam, że poza oczywiście samym pojedynkiem, niesamowita atmosfera wokół klatki, jeśli chodzi o twoje doping dla ciebie. Tam masa osób, która chciała jeszcze dodatkowo zakrzyczeć, zabić samym głosem i strachem Mariana Żukowskiego. To jest taka stała ekipa, która gdzieś tam za tobą zawsze jeździ na walki? Powiedzmy, no taka stała ekipa, no pomagają mi, na pewno pomaga ich doping, prawda? To motywuje, prawda, każdego doping. Doping to od razu można wyjść na wyższy poziom, prawda, moim zdaniem. I to akurat pomaga. Czyli co, w Białymstoku też taka ekipa za tobą przyjedzie?
No nie wiem, zobaczymy, no. Nie mogę tak powiedzieć, czy nie przyjdzie, nie wiem, no zobaczymy, no. Ja pamiętam też ten pojedynek, on jakieś tam trochę też dyskusje zbudził, tam ten pojedynek z Marianem Ziółkowskim, troszeczkę tam rozmawiano, ten werdykt jedni oceniali dobry, inni oceniali zły. Jak ty oglądasz sobie tą walkę, przypominasz ją sobie, jak ty w ogóle oceniasz tamten pojedynek, jako taki powiedzmy no ostatni zawodowy przed pierwszym zawodowym po dłuższej przerwie? Znaczy no myślę, że sędzia tak zdecydował i tyle, no co tu powiedzieć. Biliśmy się z Marianem cały czas, była tam jakaś wymiana i tam pamiętam, że dużo klincz też było, tak? Ja uważam, że taki werdykt po prostu sędzia zdecydował, tak? I tyle, no nie? Myślę, że ciężko mi powiedzieć tak o tej tak trochę walce, bo też trochę wspominam, ale no też dużo się biliśmy w stójce, pamiętam, tu dużo klinczu było, no ja uważam, że taki werdykt sędziego był, no nie? I nie będę kwestionował tego. To zobaczymy, co będzie teraz w Białymstoku. Wróćmy do tego, co teraz. Wróćmy do tych twoich przygotowań. Opowiedz właśnie, jak się troszkę do tego pojedynku przygotowałeś. Przygotowywałeś, jak wyglądał taki normalny twój trasy, cykl, na jakim jesteś teraz etapie? No ogólnie to w nas tu i klub się przygotowywałem. Jeszcze chodziłem na wieczorny trening do Tymeteusza Nowickiego na boks, no i jeszcze do Watsona na parter, tak ogólnie. No ale ogólnie w nas tu i klub się przygotowywałem. No już teraz taki już jest okres mocnych treningów, dużo walk, dużo sparingów. Z dwa tygodnie jeszcze tak pojedziemy, no i po ten tydzień luzu, tak? Świeżości łapania. No już końcówka jest tego, no nie? Teraz dużo bicia myślę, że będzie, no nie? Rozbijania się, prawda? I no i szukania tego luzu, prawda? Walce, żeby nie było takiego spięcia, prawda? No tyle. Jest jakiś taki delikatny gdzieś tam stresik przed tym, że to jednak jest jakaś była przerwa w tych zawodowych startach? Gdzieś tam o tym myślisz? Jakaś tam delikatna presja występuje? Myślę, że nie, po prostu dla mnie to się traktuje jako walkę już tak, już tyle się obija na tych ringach, no może nie dużo, tak, ale po prostu wychodzę, walczę, robię swoje i tyle, no nie, to tak do tego podchodzę, prawda, to jest walka, tak, nie kalkuluję co będzie, co trzeba będzie stójka, po prostu wychodzę i walczę, robię swoje. Powiedz, ty poza MMA jeszcze tam jakoś dodatkowo czym się zajmujesz, czy raczej starasz się skupić tylko na treningach, czy masz taką możliwość? Staram się skupić na treningach, tak, prawda, coś tam żyć z tego, tych trochę treningów, prawda, jakieś te treningi, prawda, czy jakieś indywidualne tam pomóc rodzicom, prawda? No, ogólnie tak z MMA żyję, no nie? Tak staram się żyć. To jeszcze na koniec zapytam, bo wydaje mi się, że gdzieś tam widziałem na twoich siuchach emblematy Hutnika Warszawa, o ile się nie mylę. Tutaj taka grupa mocna jest, jeśli chodzi o tych kibiców. Wiadomo, że Hutnik, Legia, to mniej więcej jest to powiązane ze sobą, tak? Jakoś tam jeszcze pasja piłkarska dodatkowo występuje, jeśli chodzi o kibicowanie? Tak, no trochę lubię chodzić na mecze, no nie, jako kibic, prawda, i chyba tylko tyle, no nie, lubię kibicować. Ale właśnie co, Hutnik Legian, tak rozumiem w tym kierunku? No tak, no, myślę, że tak. Słuchaj, jeszcze wracając na koniec do MMA, wracając na koniec do tej twojej tutaj ewentualnie jakiejś przygody, jak ty sobie to wyobrażasz w najbliższym czasie, ile pojedynków chciałbyś stoczyć, czy jakieś już tam wstępne dalsze plany poza tym MMA w Białymstoku, jak to wygląda? Starszych panów to jakoś nie mam, prawda? Myślę, że jak będzie jakaś walka, to po prostu będę walczył. Chcę nabić jak najwięcej walk, prawda? Aby obić też z tym ringiem w klatce zawodowo, z tymi światłami, prawda? Z kamerą, z tą też presją. No, będę starał się dużo bić. Na razie nie mam planów, na razie wiem, że to jest PL MMA, a potem zobaczymy, co będzie dalej. Kłopoty z wagą jakieś u ciebie występują, jeśli chodzi o przygotowanie do pojedynku, zbijanie? Myślę, że nie, no myślę, że nie będzie problemu, no nie. Na razie ważę 82 kilo, 81, więc będzie dobrze. No to w takim razie też na to liczymy, zobaczymy. Przypomnijmy, że to będzie gala w Białymstoku pokazywana na żywo w Orange Sport. Będzie można tam sobie się pokazać przy okazji i obyć się z tymi kamerami i światłami, o których wspomniałeś. Także powodzenia w tym występie i do następnej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję.